odbywał się kongres Solidarności w Oliwii. Wtedy po raz pierwszy byłem na Kremlu. Ja wtedy zadałem jedno pytanie. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy będzie interwencja rosyjska w Polsce wojskowa? A on zaczął myśleć długo i mówi tak, proszę pana, interwencja już jest. Natomiast my byśmy woleli, żeby interwencji nie było, żebyście sami załatwili to między sobą. Bezustanna obawa, jaka cechowała moją pracę w Wolnej Europie. Były telefony z pogróżkami, były groźby, że porwą mi córkę, były też... Nie wiadomo dokładnie, kto to robił. Może to robili po prostu jacyś miejscowi komuniści, tutejsi. Tutaj było sporo polskich komunistów. Być może to było też organizowane przez ubecję, cholera wie kto. Dobrze wspominam ten czas, kiedy mieszkaliśmy w małej wsi. I czy jeździliśmy na łyżwach, czy podrywaliśmy młode koleżanki. On pisał dla mnie listy do niej miłosne. Pamiętam taki jeden list. I zawsze jeździłem do Warszawy, zdawać razem z Adziem te egzaminy, przechodziłem z klasy do klasy. Zawsze człowiek ma popełniał błędy. Może jedynym tym błędem było, że myśmy, no ale takie były czasy, że ja zawsze mówię, że myśmy szli w latach PRL-u na zbyt daleko idące kompromisy. To znaczy, żeśmy może mogli być bardziej, jeszcze bardziej się na pewne rzeczy nie zgadzać na przykład. Bo uważałem, że ludzie w dobrej wierze mogli być po tamtej stronie barykady. Po stronie komunistycznej. Po stronie komunistycznej barykadach, na przykład jak mój kuzyn Kazimierz Moraski, który był członkiem Rady Państwa, był po tamtej stronie barykady.